Gabor Mate. Uzależnienie jest zawsze kiepskim substytutem miłości. Nasza konsumpcjonistyczna, zwariowana na punkcie nabywania, działania i wizerunku kultura służy tylko pogłębieniu dziury, pozostawiając nas bardziej pustymi niż wcześniej. To ważne, aby uświadomić sobie, że musisz troszczyć się o siebie, bo nie możesz zatroszczyć się o nikogo innego, dopóki tego nie zrobisz. Jedną ze wspólnych cech wielu chorób jest stan zapalny, działający jako rodzaj nawozu dla rozwoju choroby. Odkryliśmy, że kiedy ludzie czują się zagrożeni, niepewni, zwłaszcza przez dłuższy czas, nasze ciała są zaprogramowane tak, aby włączały geny zapalne. Autentyczne poczucie własnej wartości nie potrzebuje niczego z zewnątrz. Nie opiera się na stwierdzeniu: jestem wartościowy, bo dokonałem tego albo tamtego, tylko na stwierdzeniu: jestem wartościowy, niezależnie od tego, czy dokonałem tego czy tamtego. Nie muszę mieć racji ani czegoś osiągać, nie potrzebuję walczyć o władzę ani gromadzić bogactw. Wciąż staramy się zmieniać zachowania ludzi bez pełnego zrozumienia, jak i dlaczego te zachowania się pojawiają. Czym tak naprawdę jest uzależnienie? To język, który mówi nam o trudnej sytuacji, którą należy zrozumieć. Wiele z tego, co nazywamy osobowością, nie jest ustalonym zestawem cech, a jedynie mechanizmami radzenia sobie, jakie osoba nabyła w dzieciństwie. Praca duchowa i praca psychologiczna są niezbędne do odzyskania naszej prawdziwej natury. Bez siły psychicznej praktyka duchowa może łatwo stać się kolejnym uzależniającym oderwaniem się od rzeczywistości. I odwrotnie, pozbawieni duchowej perspektywy mamy skłonność do pozostawania w ograniczonej sferze ego, nawet jeśli jest to zdrowsze i bardziej zrównoważone ego. Nie świat. Nie to, co jest na zewnątrz nas, ale to, co trzymamy wewnątrz, uwięzi nas. Możemy nie być odpowiedzialni za świat, który stworzył nasze umysły, ale możemy wziąć odpowiedzialność za umysł, za pomocą którego tworzymy nasz świat. Sednem każdego uzależnienia jest pustka oparta na skrajnym strachu. Uzależniony boi się i brzydzi się chwilą obecną, pochyla się gorączkowo tylko w kierunku następnego razu, chwili, gdy jego mózg, przesycony narkotykiem, przez chwilę doświadczy siebie jako wyzwolonego z ciężaru przeszłości i strachu przed przyszłością. Jeśli ludzie są uzależnieni od zachowań samouspokajających, to tylko dlatego, że w latach młodości nie otrzymali ukojenia, którego potrzebowali. Bycie odciętym od naszego naturalnego współczucia wobec siebie jest jednym z największych cierpień, jakiego możemy doznać. Wraz z naszą zdolnością odczuwania własnego bólu idą nasze najlepsze nadzieje na uzdrowienie, godność i miłość. Pasja tworzy, uzależnienie pochłania. Nie pytaj, dlaczego ktoś jest uzależniony, ale dlaczego odczuwa ból. Kiedy ostro osądzam jakąkolwiek inną osobę, dzieje się tak dlatego, że wyczuwam lub widzę w niej odbicie jakiegoś aspektu siebie, do którego nie chcę się przyznać.
Niemożliwe jest zrozumienie uzależnienia bez pytania, jaką ulgę odnajduje lub ma nadzieję znaleźć osoba uzależniona. Próba ucieczki przed bólem powoduje więcej bólu. Nie wszystkie uzależnienia są zakorzenione w nadużyciach lub traumie, ale wierzę, że wszystkie można przypisać bolesnym doświadczeniom. Stawianie sztuki kompromisu na samym szczycie listy zadań wtłacza niedojrzałe istoty w schematy podporządkowywania się, naśladowania i konformizmu. Dziecko spragnione bliskości, lecz szukające jej u rówieśników, może negować swoje potrzeby, byle tylko dogodzić kolegom. Tak zanika indywidualność. Wielu z nas jest wystawionych na podobne ryzyko nawet w dorosłości. Jeśli zanadto przejmujemy się innymi, zatracamy siebie, za szybko się poddajemy, wycofujemy się z konfliktów, unikamy zatargów. Dzieci mają jeszcze większe trudności z pozostawaniem sobą w kontaktach z otoczeniem. To, co w dziecięcym świecie jest chwalone jako dogadywanie się, w dorosłości będzie nazywane chodzeniem na ustępstwa, tanim sprzedawaniem swojej skóry albo postępowaniem wbrew własnym zasadom. Na zaufanie zasługuje samo pragnienie dziecka do bycia dobrym, a nie zdolność do spełniania naszych oczekiwań. Niewielu dorosłych jest gotowych na rodzicielstwo. Dorośli stają się rodzicami dzięki więzi i adaptacji. Wyparcie, niezdolność do odmawiania i nieświadomość własnego gniewu sprawiają, że osoba, której dotyczą, częściej znajduje się w sytuacjach, kiedy jej emocje zostają niewyrażone, potrzeby zignorowane, a łagodność wykorzystana. Takie okoliczności zaś wywołują stres, bez względu na to, czy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Powtarzane po wielokroć przez lata zdarzenia tego rodzaju mogą zaburzać homeostazę i działanie układu odpornościowego. To stres, a nie osobowość jako taka, wytrąca organizm ze stanu fizjologicznej równowagi i osłabia jego mechanizmy obronne, co tworzy korzystne środowisko dla rozwoju chorób oraz zmniejsza szanse obrony przed nimi. To, co nazywamy osobowością, jest często mieszanką prawdziwych cech i przyjętych stylów radzenia sobie, które wcale nie odzwierciedlają naszego prawdziwego ja, ale jego utratę. Dopóki mamy zdolność odczuwania, wszyscy powinniśmy przejawiać odruchy związane ze wstydem, niepewnością, zazdrością, zaborczością, strachem, niezadowoleniem, winą, przeciwwolą, grozą i gniewem. Naturalne rozwiązanie polega nie na amputowaniu dyskusyjnych odruchów, ale na uzmysłowieniu sobie czegoś, co w razie potrzeby je podważy. Zdrową reakcją na niezadowolenie jest podjęcie próby zmian. Jeśli się nie powiedzie, możemy pogodzić się z istniejącym stanem rzeczy i mądrze przystosować do sytuacji, na którą nie mamy wpływu. Jeśli taka adaptacja nie nastąpi, odruchy wywołujące atak da się trzymać w ryzach poprzez temperowanie myśli i uczuć. Innymi słowy, przez dojrzałą samokontrolę. Emocjonalne obwody człowieka są tak zaprogramowane, by uwalniały nas od dążenia do kontaktu i bliskości nie tylko wtedy, gdy głód więzi jest zaspokojony, ale też gdy w pełni uświadamiamy sobie, że pragnienie jego nasycenia jest daremne. Nawet dorosłym z ogromnym trudem przychodzi rezygnacja z najskrytszych marzeń, czy chodzi o bycie powszechnie lubianym, czy o to, by pokochała nas pewna wyjątkowa osoba, czy o dążenie do politycznej władzy?
Dopóki nie pogodzimy się z nieosiągalnością obranego celu i póki w pełni nie doświadczymy rozczarowania i smutku, które się z tym wiążą, dopóty nie ruszymy w życiu z miejsca. Uspołecznianie bez wątpienia odgrywa pewną rolę w przystosowywaniu dziecka do prawdziwej integracji społecznej, ale jedynie jako ostatni szlif. Przede wszystkim dziecko musi umieć pozostawać sobą w kontaktach z innymi i postrzegać ich jako osobne byty. To niełatwe nawet dla dorosłych. Dopiero wtedy, gdy dziecko wie, kim jest i szanuje inność cudzych myśli, nie wcześniej, jest gotowe do stania na straży własnej tożsamości przy jednoczesnym szacunku dla tożsamości innego człowieka. Po osiągnięciu tego przełomowego etapu w rozwoju, kontakty towarzyskie będą ugruntowywały indywidualność dziecka i rozwijały umiejętności interpersonalne. Młody człowiek nie uchwyci się pochwały, bo każde potknięcie może ją anulować. A nawet jeśli by mógł się uchwycić, to nie autora pochwały, ale sukcesu, który ją spowodował. Nic dziwnego, że u niektórych dzieci komplementy przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego i skłaniają do zachowań przeciwnych niż te chwalone, bądź do ochłodzenia relacji w obawie przed niespełnieniem oczekiwań. Niektórzy będą próbowali unikać cierpienia nieodłącznie związanego z rozłąką, desperacko lgnąc do drugiego, podążając za nim krok w krok i trzymając się go za wszelką cenę. Im mniejszą mamy świadomość doznanych krzywd, tym dotkliwiej możemy być zranieni na poziomie podświadomości. Znieczulenie może się wydawać błogosławieństwem, pozwalającym bawić się ogniem bez ryzyka poparzenia. Ale za ucieczkę od wrażliwości płaci się zubożeniem człowieczeństwa, emocjonalnej wolności i głębi przeżyć, która czyni życie pełniejszym. Poczucie własnej wartości nie jest tym, co ktoś świadomie o sobie myśli, ale szacunkiem do siebie wyrażającym się w życiu emocjonalnym i zachowaniu. Sztucznie rozdęty, pozytywny obraz samego siebie nie jest tym samym, co poczucie własnej wartości. Jeśli otoczenie uniemożliwiło nam nauczenie się mówienia nie, nasze ciała mogą powiedzieć to za nas. Wina, podobnie jak piękno, jest w oczach patrzącego. Nuda jest tym, co czuje się przy braku świadomości prawdziwych powodów apatii. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Zygmunt Freud czy Carl Jung?